Kiedy jestem obecny na ołtarzu, z całą mocą oddaję się w ręce kapłana. Jednoczę się z nim podczas tej ofiary. Szczególnie po Komunii Świętej Bóg pragnie odpocząć w sercu kapłana po złożonej ofierze. Dlatego mówi Pan Jezus dalej w naszym orędziu: zatrzymaj się więc w czasie adoracji i kochaj mnie, dziękuj mi za całą moją miłość. Kiedy się razem ofiarujemy, wówczas jesteśmy połączeni. Pozwól mi wniknąć do Twojej duszy i Twojego ciała. Ukryj mnie. Kochaj. Wynagradzaj mi tę mękę, którą wciąż na nowo przeżywam dla Waszego zbawienia. Rozdawajcie moje ciało z miłością. Pamiętajcie, że to wciąż ja, ten sam, który pragnie wynagrodzenia i czci od każdej duszy. Teraz jest mój święty moment, jak dzielę się z innymi duszami. Wszystkim pospieszalskim kaplanom, kiedy z wami dysputują, mówcie: ksiądz się pomylił. Komunia święta jest Boga świętym momentem, nie kapłana. Jak mu kwiatki składają i mu chwalbę mówią, pół godziny przyjmie. Ogłoszenia będzie gadał pół godziny. Rozgada się. Wodzilej, ty, a na Pana Jusa 3 minuty. No, porąbane z poplątaniem. Dziś dopiero sobie uświadomiłem, że Komunia Święta to święty moment Boga. To chwila, kiedy Bóg w tym udręczeniu może odpocząć. Przez dar Twojej komunii, że możesz Go pocieszyć. Jezus, bądźcie dla nich święci. Dla tych, którzy uklękają przy Komunii Świętej. To Komunii Świętej. Ostatnio wczoraj naszym rycerzom nie dałem Komunii Świętej. I później się kapłan poci w ogłoszenia, czemu nie udzielił. Chłopie, a jak tam przyszły dusze ofiar i pokutników, które przeszły górę, całą kalwarię ofiarując Bogu te cierpienia, wiesz, jaka ci grozi kara? Wiesz, jak będziesz pokutował za tą rzeźnię tych dusz ofiarnych i tych pokutników? Pan mówi: bądźcie dla nich święci. Tak, dla bogatych, którzy wam kasy dają, wy wszyscy nic nie widzicie. Pójdziecie na kominy, nic nie widzicie, wszystko jest DBS. Przyjdzie maluczki, źle ubrany, a nie tylko inaczej myśli niż ty, od razu go rąbiecie. I go rąbiecie sakrum? Ciałem Pana? Ciało Pana ma być narzędziem przetargu i wojny? O barbarzyńcy, o rzeźnicy, o zdrajcy. Jak Bóg pokornie teraz prosi: pozwólcie mojemu ludowi oddawać cześć. Pozwólcie im przyjmować mnie z uniżeniu. Z czcią na kolanach. Bóg już prosi: pozwólcie więc im chociaż symbolicznie klękać, aby mogli przez to wyrazić, kogo przyjmują. Kapłani polscy, co się z wami stało? Kilku zdrajców, którzy weszli w episkopat, wprowadzali ustawę po ustawie. Wyście w to uwierzyli, czy nie wiecie, kim byli?
Ile razy pokazywałem w dokumentach, kiedy wprowadzali w Polsce komunię na rękę, ile tam jest oszustwa, kłamstwa i niewiary. I będą mówili, kiedy nie klękasz, żeś nieposłuszny. Czy rozumiecie, jakich macie faryzeuszy przed sobą? Jakich macie sługów dwom panom? Pozwólcie symbolicznie klękać, aby mogli przez to wyrazić, kogo miłują, aby mogli okazywać mi, że i oni pragną się dla mnie poniżyć i wiedzą, że choć skryłem się w małej cząstce chleba, jestem Panem i Królem i żądam uniżenia i czci. Teraz ja błogosławię was, moi najmilsi synowie. Wysłuchajcie moich słów z uwagą. Nie zatraćcie swojej wielkiej tajemnicy, w jakiej was umiłowałem. Bądźcie świadomi waszego wybrania i waszej odpowiedzialności. Niech Duch przeniknie wasze dusze, abyście pojęli mnie, pojęli moje słowa i oddali mi chwałę, jakiej pragnę na ziemi. Amen. Bóg zapłaci.